Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku naszego nocnego złodzieja w drugiej odsłonie i dzisiaj spróbujemy, bo to ostatni odcinek w tym tygodniu, zakończyć tą, tą taką ścieżkę o grzechu, bo chciałem wam pokazać jakby coś pozytywnego dzisiaj. Jakby chciałem bardzo, żebyśmy przez dwa ostatnie odcinki zobaczyli, w jakim bagnie jesteśmy, a dzisiaj jakby co z tym zrobić, w sensie, gdzie to pójść do przodu, jakie jest rozwiązanie, a jest w ogóle bardzo piękne, więc zapraszam na kolejny odcinek. Siądziemy dzisiaj do jednej z najbardziej znanych Ewangelii i spróbujemy się przyjrzeć, Jednej rzeczy tak naprawdę, która zawsze mnie bardzo fascynuje w tym tekście. Mamy dzisiaj wesele w kanie galilejskiej. Myślę, że nie muszę wam opowiadać, a tym bardziej, że mam nadzieję, że czytaliście ten tekst. Yy, taka prośba tylko. Wiem, że część z was sobie pomyślała, jak zobaczyła ten tekst pod spodem, że się zaczynało, że to jest o weselu w kanie, to sobie pomyślała, a to znam, to nie czytam. Proszę was, zawsze czytajmy. Słowo Boże nie jest historią, którą znamy. Słowo Boże to jest jego szept do Twojego serca. Więc nawet jeżeli znasz tę historię, to On ci chce coś nowego opowiedzieć. Więc proszę bardzo, przeczytaj ten fragment z Ewangelii Świętego Jana. A my do rzeczy, do komentarza. Tak jak wam mówiłem we wstępie. Chciałbym, żebyśmy trochę zobaczyli, jakby poszukali pewnej odpowiedzi, co to zrobić, żeby. No właśnie, kiedy znamy prawdę o naszych grzechach, kiedy znamy prawdę o tym, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia, jaka jest recepta. Ona będzie bardzo nudna, ale będzie najpiękniejsza na świecie, dlatego że jakby odpowiedź dał Pan Jezus. A pomoże ją odkryć jego mama, bo ona zawsze jest genialna, jeżeli chodzi o odkrycia. W tej Ewangelii, jak wiecie doskonale, i na tym bardzo często kaznodzieje się skupiają. Jedno z najważniejszych zdań, jakie jest, to jest zdanie Najświętszej Marii Panny. Mamy pana Jezusa, która do niego tu przychodzi z informacją, nie mają już wina. I potem mówi do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To zdanie, to jest zdanie klucz. To zdanie to jest, to jest w ogóle jakby w jednym, po prostu kilku wyrazowym zdaniu, bardzo krótkim zdaniu wyrażony cały podręcznik, że tak powiem, wychowania katolickiego, umiejętność zbawienia, dojście do nieba. Jakby Maria daje najkrótszy możliwy bryk, co zrobić, żeby stanąć w pozycji gotowego serca, wolnego od grzechu, wolnego od słabości. Na czym to polega, koń? Trochę się temu przyjrzyjmy, bo to nie jest takie proste. Po prostu zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Yy, zobaczcie, jakby jaki jest punkt startowy, z którego Maryja do tego zdania rusza. Mam takie wrażenie, że większość z nas, albo większość komentatorów, kiedy czyta tę Ewangelię o Kanie, to jakby wkłada w usta Maryi taką prośbę o to, żeby Pan Jezus przemienił wodę w wino. To nieprawda. Zobaczcie, Maryja nie podchodzi do niego z prośbą, żeby dokonał cudu. On jeszcze żadnego cudu nie dokonał. To jest pierwszy cud Pana Jezusa. Nigdy się jeszcze nie wydarzyło nic nadzwyczajnego. Czyli to nie jest tak, że ona do niego podchodzi i mówi: synku, nie mają już wina, może byś tak przemienił. Nie ta nie, nie ma czegoś takiego. Pan Jezus, kiedy był małym dzieckiem, to nie przemieniał w domu, nie wiem, wody w wino, wino w wodę, sok pomarańczowy w wrzoskiniowy i pokazywał mamie, zobacz, umiem zmieniać. Więc ona do Niego przychodzi, słuchaj, tak jak pokazywałeś w domu, bo umiesz ciecze, cie, ciecze zmieniać w różne rzeczy, to zmień. Nie. Ona przychodzi z prostą informacją. Z Ewangelii wynika, Najprawdopodobniej, no że Maria na tym weselu była kimś, kogo moglibyśmy nazwać cateringową. Przepraszam za wyrażenie, ale wygląda na to, że była prawdopodobnie kimś z rodziny, czyli pewnie ciotką, albo nie wiem, stryjenką, czy tam może jakąś, nie wiem, kuzynką państwa młodych, i ją pewnie rodzina poprosiła, bo zobaczcie, to ona była na tym weselu, poprosiła ją, słuchaj, jakbyś pomogła ogarnąć kuchnię, bo zobaczcie, Maria też wydaje polecenia sługom, czyli była po prostu odpowiedzialna za tą obsługę stołów. No i nagle po dwóch dniach, wesele trwało 7 dni. Po dwóch dniach wypili jej całe wino. Złośliwie oczywiście mówią, że to musiało być polskie wesele, nie? bo opędzlowali w dwa dni to, co było przygotowane na siedem dni. I na trzeci dzień na to wesele trafia Pan Jezus. I Maria po prostu się z nim dzieli, jakby pewną swoją trudnością. Mówi: No, słuchaj synku, skończyło mi się wino, wiesz? Poprosili mnie, żebym ogarnęła wszystko. Przygotowałem odpowiednią ilość wina na siedem dni. Okazuje się, że już nie ma, wszystko mi wypili. I ona, jakby nie wiedząc, czy Jezus może jej pomóc, jak jej może pomóc, mówi nagle, i to jest genialne w niej, nie wiedząc w ogóle, co on zrobi, mówi do tych sług, cokolwiek wam powie, to zróbcie. Czyli ona nie wie, czego się spodziewać. Może powie, jedźcie do najbliższego miasta i kupcie. Albo powie, jak mogliście wypić to wino, w ogóle macie za swoje. Ona nie wie, co on zrobi. Ona nie ma prawdopodobnie żadnego pomysłu, jak on może temu zaradzić. Ona wie tylko jedno. Cokolwiek on zaproponuje, to musi być ekstra. Cokolwiek on będzie chciał zrobić, to musi być fantastyczne. Jak się okazało, kochani, to jej zdanie było bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że Jezus zaproponował rzecz strasznie trudną. Jezus zaproponował coś, co mogło się wydawać absurdalne. Dlaczego? Kazał przynieść żydowskie stągwie służące do oczyszczeń. Kochani, te stągwie to nie były fajne rzeczy. To były stągwie, w których myto ręce, nogi, głowę. Jak ktoś przychodził brudny z podróży, te stągwie w trakcie wesela, dlatego one stały na zewnątrz, służyły na przykład też do nieczystości. Jak ktoś chciał splunąć, albo chciał, nie daj Boże, jakby za dużo wina zamiotować, to te stągwie były od tego. I zobaczcie, Jezus każe przynieść stągwie. No, jakby od, od, od nieczystości, wie od czegoś obrzydliwego. Jasne, że na pewno je umyli, jasne, że je na pewno wytarli ze wszystkiego i one były czyste, to oczywiste. Ale kochani, one były do tego przeznaczone. Czy Jezus proponuje rzecz, która mogła się wydawać na przykład tym sługom? Co on w ogóle każe robić? Po co te stągwie brudne? A jeszcze jak zobaczyli, że napełnia to wodą, myślą co? Że on teraz będzie kazał roznosić tą wodę i będziemy udawać, że ta z tych zaplutych stągów to jest wino? Kochani, to zdanie. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie to zdanie i jeżeli ci się będzie wydawało, że Pan Bóg ci proponuje coś absurdalnego, coś trudnego, coś w ogóle... coś, co jest głupie nawet może, zrób cokolwiek ci powie. Na tym polega geniusz Maryi. Kochani, jak uniknąć tego wszystkiego, co wam mówiłem przez dwa ostatnie odcinki? Jak się, że tak powiem, nie pogubić, tak jak te panny, o których wam mówiłem na samym początku, że nagle się okazuje, że nie mają oliwy? Jest tylko jeden sposób, bardzo prosty, jeśli chodzi o to, jakby o instrukcję, no, niekoniecznie taki prosty, jeśli chodzi o wykonanie, ale instrukcja jest bardzo prosta i Maryja jest doskonałym nauczycielem. Maryja mówi, cokolwiek proponuje ci Bóg, to zrób. I uwaga, to nie chodzi o jakieś teraz nie wiadomo jakie wielkie natchnienia, powołania i wezwania Boga, nie wiem, jedź do Afryki, znaczy, jeżeli Bóg będzie wołał, to jedź, a nie o to chodzi. W czym Bóg mówi? Na przykład mówi w dziesięciu przykazaniach, gdzie mówi, to rób, tego nie rób. Gdzie mówi, to jest dobre, bardzo cię proszę, rób tego w życiu jak najwięcej, a to jest niedobre, nie rób tego w ogóle. Mamy na przykład Jego błogosławieństwa, Jego różne inne rady ewangeliczne, tak zwane. Gdzie Jezus mówi, to róbcie, tego nie róbcie, tak zachowujcie się, tak nie, tego unikajcie. Zrób wszystko, cokolwiek Ci powie. Podam Wam taki przykład jeden dlatego, że jestem przekonany, że część z nas, jak słyszy właśnie, nie wiem, taką nudno, nudną rzecz jak przykazania, to ma takie myślenie, no ale przecież jakby robić to wszystko, co tam mówią, że wolno i nie robić tego, co nie wolno, to nic fajnego robić nie wolno, tak naprawdę. Słyszałem w ogóle jakieś takie zdanie od gimnazjalistów, byłem na jakiejś chyba w Kielcach i oni mi powiedzieli, ale proszę księdza, jakby przestrzegać tych wszystkich przykazań, to wszystkie fajne rzeczy są zakazane, czyli mówiąc, tylko, jeżeli mielibyśmy robić to wszystko, co On mówi, żeby robić, i nie robić tego, czego nie robić, to niektórzy mówią, przez to życie katolickie to jest najnudniejsze życie, ży, życie na świecie. Uwaga, to nieprawda. Skąd się wzięły przekazania? Ja już to gdzieś kiedyś mówiłem, może pamiętacie. Uważam, że to jest doskonałe porównanie. Mama mi jakiś taka to wytłumaczyła. Ona ma taką małą córeczkę, tam chyba pięcioletnią czy sześcioletnią. Yy, Prasowała sobie sukienkę, ta mama w pokoju, i zostawiła włączone żelazko, i poszła do kuchni coś tam gotować. I nagle patrzy, do kuchni wchodzi ta jej mała córeczka. Wyciągnęła widocznie wtyczkę z gniazdka, wzięła to żelazko i przychodzi ta mała. Z rozgrzanym żelazkiem trzyma je 10 cm przed twarzą to żelazko. Na szczęście się nie oparzyła, ale trzyma to żelazko i mówi do mamy następujące zdanie. Mamuniu, bo jest mi tak strasznie zimno. Czy ja sobie to mogę przyłożyć. No bo dziecko poczuło, że ciepło, myślało, że będzie super. Oczywiście matka, jak to zobaczyła, w te pędy ruszyła tam do tej małej, wyrwała jej to żelazko z ręki i mówi: Ojcze, wydarłam się wtedy, na cały głos mówi, mówi cały blok mnie chyba słyszał. Wydarłam się, nie rób tego! I mówi: Kiedy to okrzyknęłam, to zrozumiałam, co powiedziałam. Bo ja mojemu dziecku właśnie dałam przykazanie. Powiedziałam mu: Tego nie rób. I mówi wtedy pojęłam, na czym polega przekazanie? Że przekazanie to jest takie coś, że jest rodzic, który wie, co się stanie, kiedy dziecko coś zrobi. Dziecko tego nie wie, bo jest małe, więc nie wie, ale rodzic wie. I dlatego rodzic mówi: słońce, jak to zrobisz, to ci się twarz spali, więc nie rób tego. Oni na tym polegają wszystkie Boże wskazania. Bóg nie wymyślił, to róbcie, tego nie róbcie, po to, żeby nas trochę poćwiczyć żeby powiedzieć, nie wiem, odmówię wam fajnych rzeczy, żeby się trochę pomęczyli, zobaczymy, czy będzie z tego jakieś dobro. Nie. On wie tylko jedno. On doskonale wie, co nam szkodzi, a co nam daje dobro. Jeżeli chcesz naprawdę żyć, zacznij robić wszystko, cokolwiek Ci powie. I nie mów, ale ja wiem trochę lepiej. Panie Boże, jest XXI wiek. Trochę tych rzeczy się już pozmieniało. Ty mówisz, że to niedobre i zło, i że nie wolno na przykład tego albo tego, ale przecież, Panie Jezu, ja wiem, że to mi da szczęście. To jest tak, jakby być tym małym dzieckiem i powiedzieć to jest ciepłe, ja se przyłożę, będzie mi super. I dobry ojciec nie mówi no słuchaj, przyłóż sobie, zobaczymy, co z tego będzie. Może będzie ci ciepło, może nie, zobaczymy. Nie. Kochający rodzic wie, jak se przyłożysz, to się spalisz, więc mówię ci, nie rób tego. Jeżeli chcesz, żeby ci się nie przydarzyło nic złego, jeżeli chcesz, żeby było w tobie samo dobro i szczęście i radość i w ogóle rozkosze, zrób wszystko, cokolwiek Ci powie. Jakie to jest proste. Nie mówię, że prosto wykonać, no, coś o tym wiem, tak? Ale przynajmniej się nie oszukujmy. Jakby przestańmy udawać, że jest inaczej, dlatego że Pan Bóg naprawdę chce dla nas najlepiej, jak się tylko da. Jeżeli się Go słucha, no to się ląduje na weselu z taką ilością wina, że człowiek nie jest w stanie tego przerobić. To się stało na tym weselu. On tam przemienił, mówią niektórzy bibliści, około 700 litrów wina. Czujecie to? Nie ma szans, żeby na tym weselu oni to przerobili. Taka obfitość wina jest, kiedy się zrobi wszystko, cokolwiek on powie, nawet jeżeli to się wydaje absurdalne. No to zacznijmy robić wszystko, cokolwiek on powie. Młodno się. Dobry Ojcze, wysławiamy Cię i uwielbiamy Cię za Twoją ojcowską miłość, za to, że chcesz dla nas zawsze tylko dobra, że chcesz, chcesz nas ustrzec przed wszelkim złem. Prosimy Cię, daj nam taką mądrość, daj nam taką otwartość i taką uległość, żebyśmy chcieli przyjąć wszystkie Twoje wskazania, żebyśmy chcieli według nich żyć, żebyśmy nie kombinowali sami, żebyśmy Ciebie słuchali. Daj nam taką umiejętność. Oto Cię prosimy, nie tak się stanie. Amen.